Panie pośle, wczoraj przeżyliśmy prawdziwe trzęsienie ziemi, polityczne trzęsienie ziemi, a podał się także do dymisji minister Bartosz Arłukowicz. Jaki jest komentarz pana posła do tego, co się wydarzyło? Można powiedzieć tak, lepiej późno niż wcale, bo minister Arłukowicz niedobrze wypełnia swoją rolę i swoją misję. Ja mam świadomość, że to jest bardzo trudny resort, jest wiele bieżących problemów, no ale jednak minister ani nie chciał podjąć dialogu ze środowiskiem, ani nie chciał słuchać tych wielu podpowiedzi, które płynęły z różnych stron, co należy w ochronie zdrowia zmieniać. Działania, które podejmował, były często bardzo spóźnione, obietnice niedotrzymywane, jak chociażby obietnice wobec środowiska pielęgniarskiego, dotyczące norm zatrudnienia i tak można by te sprawy niezałatwione mnożyć. No i wreszcie jest szereg, no trzeba to jasno powiedzieć, patologii, chociażby kwestia wywozu leków za granicę. To, że jacyś urzędnicy ministerstwa sami interpretują ustawę, twarde zapisy ustawowe i uznają, że 5% marża nie obowiązuje przy wywożeniu leków za granicę, a obowiązuje wyłącznie w kraju, jest to coś, co niewątpliwie wymaga zbadania przez określone służby, bo w ten sposób nie tylko polscy pacjenci nie mieli dostępu do ważnych leków, ale po prostu rozkręcił się biznes na wiele set milionów złotych, czy być może nawet na miliardy złotych i to w sposób, jak się wydaje, absolutnie nielegalny. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję uprzejmie.